Jakie ma Pani wspomnienie z Krzysztofem Kiercznowskim? Ja Krzysztofa spotkałam na planie Killera, pierwszego Killera i Killerów dwóch. Wiadomo, że to był jeden z moich pierwszych filmów, duża rola. Ja byłam tam strasznie zestresowana. Byłam strasznie zestresowana i byłam też skupiona na sobie, bo wiedziałam, że dookoła mam takie niesamowite gwiazdy, że no muszę się tutaj jakoś wyratować w tym wybitnym towarzystwie. I pamiętam taką niezwykłą atencję Juliusza Machulskiego, reżysera, do Krzysztofa, że jakby coś takiego było, że wiadomo było, że on jest jakby nie do zastąpienia. Że on jest jedyny, niepowtarzalny i że w tej roli jest wspaniały. Zresztą, no wiadomo, mnóstwo tekstów z tej roli przeszło do życia takiego języka potocznego. I nie miałam potem okoliczności grania czy spotykania go. Chyba raz jeszcze gdzieś mi się zdarzyło, chyba w którymś seriali, ale to było taki no, przelotna jakaś taka sytuacja, więc przede wszystkim Killer.